Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentyleszno.com. Reklama. Na 15 minęła, zatem czas na magazyn żużlowy, który można słuchać na antenie Radia Elka z nadajników naziemnych, ale także i w internecie na elka.pl. Dzień dobry, witam w magazynie żużlowym takim już przed startem, tuż przed startem rozgrywek żużlowej Ekstraligi. Przypominam, że rozgrywki startują w najbliższy piątek, 18.00 Wrocław Lublin, godzina 20.30 Częstochowa Grudziądz. Natomiast niedziela, godzina 16.30 Rybnik Zielona Góra i o godzinie 19.15 mecz, który nas najbardziej interesuje, Gorzów Leszno, 19.15. Transmisja również na antenie Radia Elka. A w dzisiejszym magazynie żużlowym sporo o przygotowaniach do tej inauguracji rozgrywek żużlowej Ekstraligi i w Lesznie, i w Gorzowie. Będzie też rozmowa, dłuższa rozmowa z byłym leszczyńskim bykiem, obecnie zawodnikiem Motoru Lublin, Jarkiem Hampelem. A o te przygotowania do meczu w Gorzowie zapytałem menadżera FOGO Unii Leszno, Piotra Barona. Spotykamy się przed sobotnim dopołudniowym treningiem. Rozumiem, że wykorzystujemy każdą nadarzającą się okazję, aby gdzieś nadrobić ten stracony czas. No tak, jest taka opcja, że wczoraj mieliśmy pojeździć, ale niestety deszcze padały. Dzisiaj tor jest dobrze przygotowany, więc można pojeździć, a tak, jak najwięcej chcemy pojeździć, no, tym bardziej, że za tydzień już mamy start ligi, więc trzeba się przygotować porządnie. Ameryki nie odkryjemy, te przygotowania są zupełnie inne, aniżeli w latach poprzednich, chociażby brak sparingów. No tak, nie mamy tych sparingów i to jest wielka strata, bo raz, żeby spróbować tabelę biegową, jak się układa, niestety nie ma gdzie. No na treningach staramy się jeździć jak najwięcej spod taśmy, żeby się objechać, ale to było do tej pory. Jeszcze dzisiaj może pojeździmy, przyszły tydzień to już będzie taka jazda bardziej indywidualna, żeby do tego meczu się przygotować do Gorzowa. Czyli generalnie nie dość, że koronawirusowy sezon z opóźnieniem, to też jedziemy w ciemno. Jedziemy w ciemno, bo niestety nie mogliśmy sprawdzić tabeli. No cóż, wirtualnie bawimy się w komputerze i zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, a czas pokaże, czy te pary po tym pierwszym meczu będą odpowiednie, czy coś trzeba będzie zmieniać. Jak wygląda stan przygotowań naszych zawodników do tej inauguracji rozgrywek żużlowej Ekstraligi? Czy jeszcze ktoś nad czymś musi popracować? Czy jest może ktoś, który właściwie już jutro mógłby ruszyć do meczu ligowego? No już część zawodników ma sprzęt odłożony, część jeszcze gdzieś tam szuka, bo są nowe silniki, no to wszystko. Na początek to był taki, że generalnie trzeba było po prostu sobie pojeździć, więc szkoda było najlepszego sprzętu. Dzisiaj zaczynają zawodnicy wyciągać to, co najlepsze, a zweryfikuje nas liga, czy to aby jest najlepsze. Chyba dobrą wiadomością jest to, że w parkingu przy każdym zawodniku będzie mogło być dwóch, a nie jeden mechanik. Oczywiście, że tak, bo po treningach już wiemy, że na początku jak był tylko jeden mechanik, to naprawdę ciężko było pracować tym zawodnikom. Bardzo długo trzeba było czekać, żeby zawodnicy mogli się przygotować. Dzisiaj jak jest dwóch mechaników, mają tą pracę, mogą sobie podzielić. Jeden będzie ustawiał, nie wiem, koło, drugi może bawić się zapłonem, dyszami, więc to myślę, że to jest bardzo dobra informacja, jeżeli chodzi o sport. Na początek jedziemy do Gorzowa, do drużyny, która tak patrząc na poprzednie sezony, do końca nam nie leżała. No Gorzów nam nie leży od kilku dobrych lat. Miejmy nadzieję, że w tym roku pojedziemy lepszy sport tam. No tor jest gdzieś specyficzny i z naszego toru ciężko się przygotować na ten tor gorzowski. I faktycznie tak było, że to nie były najlepsze lata, ale jedziemy, nowe rozdanie, zobaczymy, jak w tym roku to się wszystko poukłada. Te mecze pierwszej kolejki przejdą na pewno do historii, bo po raz pierwszy w sporcie żużlowym zdarza się tak, żeby spotkania odbywały się bez zupełnego udziału kibiców.
No tak, to na sparingach nawet jak jeździliśmy w ubiegłych latach, to zawsze spora widownia zasiadała na trybunach. No dzisiaj jedziemy, gdzie będą puste te stadiony. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, to coś nowego, zupełnie inny sport jak do tej pory i teraz będzie kwestia, jak to będzie wpływało wszystko na to, co się będzie działo w parkingu, ale myślę, że zawodnicy są bardzo bojowo nastawieni, więc wiele się nie powinno zmienić, oprócz tego, że nie będziemy słyszeli dopingu z trybun. Jeżeli chodzi o ten regulamin sanitarny, taki dosyć rygorystyczny, co Piotrowi Baronowi najbardziej przeszkadza w tym regulaminie? Myślę, że maseczki. Maseczki są najgorsze, bo gdzieś tam jak tu siedzimy na treningach i faktycznie człowiek się trochę porusza, a dwa jak dojdą wysokie temperatury, to wcale nie będzie kolorowo, no ale cóż, no jest taki regulamin, jaki jest, do którego trzeba się dostosować i myślę, że to poza tym, jakieś mierzenie temperatur i tak dalej, to nic złego, bo to bardzo szybko przebiega, więc nikomu to nie przeszkadza. Jak Piotr Baron zamierza ustawić ten skład na ten pierwszy mecz, biorąc pod uwagę, że tak jak wspominaliśmy, jedziemy w ciemno, jedziemy jeszcze na domiar złego, według zupełnie nowego programu? No tak, gdzieś tam jakieś przemyślenia mamy. Próbowaliśmy tą tabelę już koło grudnia uskuteczniać i zobaczyć, jak te biegi będą się układały. Teraz musimy trochę jeszcze to wszystko zweryfikować. Myślę, że do czasu, kiedy będziemy mieli podać skład, to będziemy już przygotowani. O, trudno też nie zapytać o dojście Jarka Hampela. A to bez komentarza. Szymon Szlauderbach, młodzieżowiec FUGO Unii Leszno. Szymon, no spotykamy się przed tym sobotnim treningiem, ale za tydzień, umówmy się, będzie już gorąco, bo to krok do inauguracji rozgrywek ekstraligowych. Tak jest, no tutaj ten czas bardzo szybko leci i w sumie nie ma tego czasu. Trenujemy tyle, ile się da, bo jak wszyscy wiemy, w przyszłym tygodniu już rusza PGE Ekstraliga i chcemy się do niej jak najlepiej przygotować. Nie ma co ukrywać, oczy kibiców leszczyńskich Byków na pewno będą na ciebie mocno zwrócone, no bo tak naprawdę to będziesz jednym z podstawowych juniorów leszczyńskich Byków w tym sezonie. No tak, no myślę, że oczy kibiców będą na wszystkich zawodników zwrócone, ale zdaję sobie sprawę, że na mnie też wszyscy będą patrzyli. Ja oczywiście z mojej strony będę chciał dać siebie wszystko i pokazać jak najlepszą jazdę. A jak to wygląda teraz na treningach? No muszę przyznać, że dobrze się czuję na motocyklu. Tu ścigamy się spod taśmy, więc ten kontakt z rywalami jest, więc jestem pozytywnie nastawiony. Chyba można powiedzieć ów po wczorajszej decyzji, że jest nie jeden mechanik, a dwóch. Tak jest. Tutaj dobrze, że wprowadzili to, bo uważam, że jednak te cztery ręce do pomocy, wiadomo, że jak jest bieg po biegu albo jakaś taśma, nie daj Boże, to, no to robi się gorąco w tym parkingu i czas naprawdę jest bardzo ważny, więc im więcej osób będzie mogło wejść, tym uważam, że to jest jak najlepsze rozwiązanie. Sprzęt sprawdzony już na tydzień przed ligą, czy jeszcze jest coś do dopracowania przez ten tydzień? No jeszcze sprawdzamy, mamy tutaj jeszcze dwa silniki do przejechania i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już wybiorę te najlepsze, najszybsze. Janusz Kołodziej, jeden z liderów leszczyńskich Byków. Janusz, sobota, trening. Co Janusz Kołodziej jeszcze na tych zajęciach na tydzień przed startem Ekstraligi próbuje? No oczywiście rozjeździć się, bo to jest najważniejsze. Każdy trening daje nam właśnie możliwość taką, że no, że czujemy się na to, że coraz lepiej, więc trzeba wszystko wykorzystywać tylko na plus. Czy to już te silniki ligowe? Tak, tak, już powoli zaczynam jeździć na silnikach też ligowych, więc fajnie, że można dopasować powoli te sprzęty. Janusz, pojawiła się informacja, że każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji dwóch mechaników. Rozumiem, że odetchnąłeś z ulgą. No oczywiście, bo to jest duża pomoc, to się tak wydaje, ale naprawdę to jest nam bardzo potrzebne, ta pomoc w parkingu i nas jest więcej, tym więcej możemy podziałać, więc cieszę się ogromnie. Wiemy, że są starty w czterech pod taśmy, wiemy, że jest walka tutaj, każdy wykorzystuje ten moment treningowy, no ale na pewno to nie zastąpi sparingów przedligowych. No nie, zawsze jednak sparing jest no, czymś lepszym jak trening, bo możemy się z rywalem gdzieś tam posparować, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Janusz, za tydzień mniej więcej będziemy myśleli już mocno o Gorzowie. Ostatnio nam się tam nie wiodło, czas odczarować ten tor.
No dokładnie tak. Wiadomo, że nie najłatwiejsze czasy mamy i nie będzie najłatwiej, ale będziemy walczyć. Janusz, tak się składa, że zwykle inauguracja rozgrywek Żużlowiek Staligi wywoływała euforię na trybunach, komplety kibiców. Tym razem będzie inaczej. Czy już przyzwyczaiłeś się do myśli, że ten start walki o obronę drużynowego Mistrzostwa Polski będzie bez kibiców? Oglądałem kilka meczy piłki nożnej bez kibiców. No to rzeczywiście ten mecz wyglądał tak trochę bez życia, nawet mocno bez życia, bo tylko było echo zawodników, którzy gdzieś tam krzyczą do siebie. Na żużlu jest o tyle fajnie, że jest dźwięk motocykli, on dużo zagłusza i jest inaczej, no ale jednak z kibicami to jest prawdziwe to, co powinno być i czekamy na tą możliwość, żeby kibice mogli przybyć na stadion w jak największej ilości, bo są nam potrzebni i to bardzo. A zastanawiałeś się już, jak to będzie wyglądało, jak podjedziesz pod taśmę maszyny startowej i zobaczysz puste trybuny? Na pewno mega dziwnie. Pierwszy raz w życiu będę miał taką sytuację i mam nadzieję, że to jak najszybciej minie. Oczywiście przypomnę, że treningi drużyn ekstraligowych są zamknięte dla publiczności, są zamknięte dla dziennikarzy. Ja te rozmowy, które przed momentem Państwo usłyszeliście, przeprowadziłem w sobotę przed bramą wjazdową do parkingu, nie na stadionie, nie w parkingu, tuż przed właśnie sobotnim treningiem. A posłuchajmy, co kolegą zaprzyjaźnionego Radia Gorzów mieli do powiedzenia zawodnicy tamtejszej Stali. Na początek leszczynianin broniący barw tej drużyny, Krzysztof Kasprzak. No na razie tak mówiłem, jeździmy na tych sprzętach takich, żeby kręcić kółka, bo trochę tych okrążeń trzeba przejechać, żeby w ogóle wyczuć motor, więc no, dzisiaj będziemy może już składali takie silniki ligowe i będziemy patrzeć, jak to działa. Mieliśmy praktycznie w lutym wszystko pokupione i porobione, więc wszystko się zgadzało i było wszystko super. Coś już kształtuje się też, jeżeli chodzi o imprezy indywidualne, pytam oczywiście o SEK. No cały czas tam czekamy na decyzję, jak to będzie rozdawane, więc miejmy nadzieję, że za to, że wygrałem z UTKAS, to będę miał jakąś szansę tam wyboru i jeżeli na pewno się nadarzy taka sytuacja, to będę startował. Jak oceniasz ten okres, to nietypowy dość, te przygotowania indywidualne, chociaż ty od kilku lat tak indywidualnie się przygotowywałeś, ale czy ten okres koronawirusa jakoś wpłynął wyjątkowo na te twoje przygotowania w tym roku? Na pewno przedłużył się ten czas, bo już praktycznie w marcu wszyscy byliśmy gotowi na ten tor, byliśmy nawet w Ostrowie już dwa razy i wszystko grało. A tu nagle taki stop za dwa dni, więc no na pewno trzeba było utrzymać to, co się zrobiło zimą, ale też nie zajrzeć się, żeby mieć tą świeżość na tym motorze. Udało się? Tak, tak. Wszystko zawsze było robione w zdrowym rozsądku i tak mówię, żebym na tym motocyklu jak wsiadł, wiedziałem, że muszę ten ostatni już tydzień luzować, żebym nie był znudzony, po prostu zmęczony, wyczerpany. A sprzętowo jakoś to wpłynęło na przygotowanie, czy też takie podobnych chłopaków w marcu już miałeś wszystko gotowe? Nie, no już mieliśmy praktycznie w lutym wszystko pokupione i porobione, więc wszystko się zgadzało i było wszystko super. Widzę, wszystkim humor dopisuje Szymonowi Woźniakowi chyba też. No wiadomo, że już fajnie tak trochę złapać takiego normalnej rzeczywistości. Każdy z nas przechodził przez to wszystko i akurat wydaje mi się, że całkiem dobrze sobie rodziłem z tym czasem spędzonym w domu. Przy dwójce dzieci to ciężko nazwać jakikolwiek czas nudą, także ten czas mi minął tak naprawdę jak pstryknięcie palcami, ale tym tak czy owak cieszę się, że już wszystko powoli wraca. Do normy. Standardowe pytanie, jakie wnioski po tych pierwszych treningach, pierwszych okrążeniach? Póki co odjechałem 3 treningi po tej przerwie, bo już 3 odjechałem dosłownie na chwilę przed zamknięciem granic, ale powiedzmy, że to nie miało już takiego większego znaczenia. Teraz odjechałem 3 treningi takie, można powiedzieć, typowo treningowo, rozjazdowe. Od dzisiaj zaczynam już tak na poważnie sprawdzać sprzęt ligowy. Zaczniemy się już trochę więcej na pewno też ścigać, także zgodnie z planem zostało nam około jeszcze 5 treningów i mam nadzieję, że to wystarczy, żebym czuł się dobrze przygotowany do niedzielnego meczu. Inna tabela biegowa, no to pewnie inaczej skład ten będzie ułożony. Może być pary, czego tu się spodziewacie? No, dużo nam się porobiło tutaj nowości w związku z tą nową rozpiską i tym wirusem i tak dalej. Także do tej nowej rozpiski jeszcze nie doszliśmy, ale myślę, że to jest kwestia właśnie dzisiejszego i jutrzejszego treningu. Już powinniśmy zacząć coś bardziej właśnie analizować
zrealizować tą naszą nową rozpiskę. Trener już tutaj powoli się szykuje do rozpisywania jakichś takich pierwszych par. Może uda nam się odjechać jakiś tutaj wewnętrzny taki sparring ligowy według tej nowej rozpiski, żeby się trochę bardziej z nią zaznajomić. Także no, czasu jest mało, ale tutaj staramy się realizować nasz plan jak najlepiej. Też trener to konsultuje, rozmawia, jak wy to widzicie? No, cały czas rozmawiamy, spędzamy teraz sporo czasu w Gorzowie, także dużo rozmawiamy przed treningiem, w trakcie, po treningach, kiedy zostajemy na następny dzień w Gorzowie, analizujemy i tak jak powiedziałem, no wiadomo, czasu jest niewiele, ale staramy się go wykorzystać maksymalnie pożytecznie, jak tylko się da. Dla ciebie ma to znaczenie, z jakim tu numerem pojedziesz tutaj w tej nowej tabeli ligowej, czy po prostu no, trzeba trzymać gaz i jechać w lewo? Znaczy generalnie dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, bo tak jak pan powiedział, zawsze stajesz z dwoma rywalami pod taśmą i obojętnie z jakiego pola, obojętnie czy ze złotego, czy z brązowego, czy z jakiegoś czarnego, musisz wystartować równie dobrze, żeby wygrać wyścig, ale jednak no, ten wysoki poziom Ekstraligi i przeciwników, z którymi się mierzysz, no mimo wszystko wpływa na to, że czasami możesz mieć dobrze dopasowany motocykl, możesz dobrze wystartować, ale mistrz świata obok ciebie może wystartować równie dobrze i wtedy po prostu rzeczywiście pole startowe decyduje o twojej pozycji na mecie, także no ja się tym staram nie przejmować, ale po prostu poziom Ekstraligi determinuje to, że rzeczywiście ma to kluczowe znaczenie. I jeszcze trener Stali, Stanisław Chomski. Pierwsze wnioski pozytywne, no cieszymy się przede wszystkim, że się wyjechaliśmy i to wbrew temu, co się dzieje, czyli jakieś tam obostrzeniom i patrzeniu i dmuchaniu na zimne w komfortowych warunkach, bo nigdy tak nie było, że przy takiej dobrej pogodzie i bardzo dobrym torze, gdzie nie zagrażały żadne warunki, tak jak po przednich latach wyjeżdżało się. Czasami we wcześniejszych latach no to wymuszane były treningi, czasami no w warunkach dość trudnych ze względu no, że czas gonił, to akurat wszyscy ruszamy w jednym czasie. Każdy ma takie same warunki i cieszymy się, że jest pogoda, wykorzystujemy to. No cóż, no na razie wrażenie jest dobre, ale to mówię, to jest subiektywne odczucie. Weryfikacja będzie 14 czerwca. Słyszymy, że Andersowi Thompsonowi humor dopisuje, a jego dyspozycja też dopisuje? On zawsze jest taką dobrą duszą towarzystwa, można powiedzieć, zawsze uśmiechnięty, mimo że jak każdy z nas ma swoje jakieś tam różne sprawy czy problemy do rozwiązania, ale taką daje pozytywną energię dla całego zespołu, także to jest taki obraz całkiem innego Skandynawa niż nam zawsze się wydawało. A jeżeli chodzi o jego dyspozycję na torze? To jak powiedziałem, no to są odczucia subiektywne, czuję się bardzo dobrze, jak pozostali zawodnicy. No najwięcej czasu i pracy to wymaga, jeżeli chodzi o jazdę juniorów, no bo ze względu na to, że mają najkrótszy staż sportowy i to troszeczkę więcej czasu im zajmuje. Pozostali zawodnicy, no tak można powiedzieć, jakby ktoś nie widział i zobaczył pierwszy raz ich teraz po tych trzech treningach, czy w zasadzie trzech treningach, no to zobaczył, że to już chyba są dawno wjeżdżeni. Właśnie a propos juniorów słyszeliśmy tutaj, że rywalizacja ostra. Wspominał Wiktor Jasiński, że nawet było spotkanie z bandą. To jest taki sport, że no, to się liczą centymetry, żeby pokonać kolegę, a że to następuje też i w formie treningu. No bo tak musi być. No, musimy stworzyć choć namiastkę warunków meczowych, zwłaszcza, że nie można rozgrywać sparingów. Także ta ambicja, która jest wśród chłopaków, no, napawa optymizmem. Pan już wie, którzy młodzieżowcy są najbliżej składu. Nawet nie myślę o tym, bo ani sobie nie narzucam presji, ani tym chłopakom, mają jeździć sobie swobodnie, luźno. Oznajmię im, że na razie porażki, zwycięstwa nie grają żadnej roli. Spotkamy się w odpowiednim czasie, myślę pod koniec tygodnia i wytypujemy już przed tym ostatnim treningiem, żeby nie było stresu, którzy z młodzieżowców pojadą. Trening nie będzie miał tu kompletnie żadnego znaczenia. Właśnie mówiąc też o składzie, wiadomo, nowa tabela biegowa, przyglądał już się pan, liczył, układał to sobie powoli? No, no przyglądałem się, ale jakby nie patrzył, no trzeba wygrywać biegi. Dyspozycja dnia tak zwana. Dyspozycja dnia, no każdy musi się spotkać, no tak jak rozmawiałem z tuńczykami, z innymi chłopakami, no wydaje się z pozoru jakiś numer na początku łatwiejszy, to później teoretycznie może być trudniejszy, no i tak to jest, no także tutaj no nie ma reguły, w sporcie liczy się
nie wrażenie, tylko skuteczność, czyli ten, kto jest na miejscach punktowanych na mecie w naszej dyscyplinie. Co z Markusem Birkemoze, jak jego sytuacja? No, Markus Birkemoze jest zawodnikiem naszego klubu. Na razie jest w Danii, gdyż nie ma takiej potrzeby go ściągania. Jest to młody chłopak. Dla niego są plany całkiem inne. Choć w tej sytuacji, która jest, może to wszystko się pozmieniać. Niemniej, no, rozmawiając z jego ojcem, no, nie był w stanie poddać się kwarantannie i tyle czasu tu spędzić. Jest to młody chłopak, który jeszcze jest w innych, inne ma też obowiązki. Także myślę, że no, ściągnięcie go tutaj, trzymanie 2 tygodnie, odbycie paru treningów i odesłanie do domu, wiązałoby się to z tym, że no, znowu musiał przychodzić kwarantanna. Tak na miejscu w Danii może sobie spokojnie trenować i czekać na rozwój wypadków. W meczu Gorzów-Leszno kto będzie faworytem? Nie mnie oceniać. Kto jest faworytem, to są spekulacje kibiców, wasz dziennikarzy. My chcemy ten mecz wygrać i taka przyszła nam tutaj dewiza w tych naszych przygotowaniach. Spogląda pan na prognozy, bo zdaje się przyszły tydzień może być nie tak przyjemny jak ten. Czemu? Ma być ciepło, ładnie, słonecznie, gorąco. Trochę deszczu. Nie, no ja moich prognoz wynika, że nie. Kolegom z radia z Gorzowa serdecznie dziękujemy. Te rozmowy były też nagrywane przed treningiem w minionym już tygodniu. Świeża informacja a propos Krzysztofa Kasprzaka, a propos też Bartka Smektały jest taka, że rusza cykl SEK. Polskę reprezentować będą właśnie Krzysztof Kasprzak, Bartosz Smektała i Kacper Woryna. Pierwszy turniej 4 lipca na toruńskiej motoarenie, 8 lipca Bydgoszcz, 15 lipca Gniezno, 22 lipca Rybnik i finał 29 lipca na toruńskiej motoarenie, czyli początek i koniec w Grodzie Kopernika. A we wczorajsze niedzielne popołudnie Radio Elka odwiedził, zgodnie zresztą z umową i zapewnieniami, tuż przed wyjazdem na trening do Lublina, Jarek Hampel. Jarek, przede wszystkim dziękujemy, że w tym no, trudnym dla Ciebie czasie, bo to sportowe życie zmieniło Ci się o 180 stopni, no i właściwie w niedzielne popołudnie, tuż przed wyjazdem do Lublina, znalazłeś czas dla naszego radia, dla kibiców Czarnego Sportu. Tak, dzień dobry. Tak, przyjechałem, żeby kilka zdań powiedzieć, parę słów, tak naprawdę pożegnać się z wszystkimi kibicami, z wszystkimi fanami Unii Leszno. Pragnę powiedzieć, że to był naprawdę wspaniały czas, te ostatnie 2 lata. Okraszony naprawdę wielkimi sukcesami, bo 2 złote medale, także atmosfera zawsze panowała świetna i było was, kibiców, naprawdę bardzo zawsze dużo na trybunach, więc gorące, mocne, wielkie dzięki za to, że byliście, że jesteście. Bez was tego sportu nie ma, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie to ma sens, kiedy te trybuny mogą być zapełnione, także serdecznie naprawdę wszystkim dziękuję za doping. Jarek, ale wróćmy do tego, co było w listopadzie ubiegłego roku. Rubelki ćwierkają, nawet ty tutaj gdzieś pod radiem, że bardzo szybko podpisałeś kontrakt, ten pierwszy, i specjalnie się nawet nie targowałeś. Tak, w tamtym czasie, jeszcze po zeszłorocznym sezonie, takie było nastawienie, bo tak chciałem po prostu, żeby to wszystko wyglądało, żeby zostać, żeby móc startować ponownie z Bykiem na Plastronie i robiłem wszystko, żeby tak się po prostu to potoczyło, ale jak się okazuje, czasami te wydarzenia są nieprzewidywalne i można powiedzieć, że ciężko jest czasami przewidzieć, jaka będzie przyszłość. Potoczyło się to w ten, a nie w inny sposób i jakby to wszystko muszę przyjąć do wiadomości. Krótko mówiąc, postarałem się tutaj poradzić z tą sytuacją jak najlepiej się da, wiedząc już później, że nie będę mógł wystartować w zespole. Dzisiaj kontrakt podpisany w Lublinie, wypożyczenie, i skupiam się powolutku na tym, żeby szykować się do sezonu. Ten koronawirusowy aneks też zdaje się, że bardzo szybko podpisałeś. Udało się w miarę szybko wszystko dograć. Natomiast, no mówię, pewne rzeczy później potoczyły się troszeczkę inaczej niż myślałem, ale jakby to, że jest teraz w tym momencie wszystko za mną. Okres teraz tych przygotowań przede mną najważniejszy, bo został tylko tydzień czasu, żeby wystartować w lidze, i tak naprawdę na tym się najbardziej skupiam. Ostatnie pytanie z serii tych, co za nami po prostu. Jarek, czy zaskoczyło Cię to, że podziękowano Ci za współpracę już po pierwszym treningu, bo tak zdaje się było, tym po tej przerwie koronawirusowej? Wszystko trzeba brać pod uwagę, krótko mówiąc. I to oczywiście była jak najbardziej możliwość, że tak to się stanie. Ale stało się bardzo szybko. Stało się dosyć szybko. Może i dobrze, że jeszcze gdzieś tam przed tym czasem, kiedy mogę się jeszcze przygotować do tego startu.
tak jak powiedziałem, nie rozmyślam na ten temat zbyt dużo i nie chcę zbyt dużo na ten temat mówić, no bo jakby nie ma tutaj wielce co opowiadać. Tak się to potoczyło, nie mam do nikogo pretensji, absolutnie, mówię, nie walczyłem z tym od samego początku, przyjąłem to do wiadomości, myślę, że w normalny, spokojny sposób i tyle. Po prostu dziś później się już starałem skupić na tym, żeby faktycznie porozumieć się z działaczami wreszcie w temacie mojego odejścia i wypożyczenia. To się udało, także temat został zamknięty i dzisiaj mówię, że jestem myślami przed pierwszym spotkaniem. Miał być Rybnik, jest Lublin, drużyna z ambicjami, z aspiracjami, przede wszystkim z niesamowitą atmosferą. Czy już to odczuwasz tak troszeczkę, że tam jednak Żużel jest numerem jeden w Lublinie? Tak to wygląda. Atmosfera jest, myślę, sprzyjająca, jeśli chodzi o ten sport. Tak widzieliśmy nawet w zeszłym roku również dużo kibiców, którzy przychodzą i oglądają spotkania motoru, więc powtórzę jeszcze raz, klimat jest sprzyjający, mamy postawione cele, są wyzwania nowe i będziemy starali się, żeby sportowo to wszystko wyglądało jak najlepiej się da. Wpisuje się jakby w plan rywalizacji w tym roku motoru Lublin. Postaram się powalczyć jak najlepiej tylko potrafię. Jestem dobrze, myślę, solidnie przygotowany, także nie mogę się doczekać już początku sezonu. Jak sportowo w ubiegłym roku Lublin walczył o utrzymanie się, zaskoczył, bo nawet było tak dosyć bezpieczne miejsce, jeżeli chodzi o żużlowe rozgrywki. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a apetyt z Jarkiem Hampelem w składzie, no to już rzeczywiście jest taki medalowy chyba. Życzymy sobie wysokiej formy, nad tym ciężko pracowałem i starałem się, żeby ta forma została wypracowana jak najlepiej się da. Oczywiście aspiracje są takie, żeby powalczyć o playoff, krótko mówiąc, i to będziemy chcieli osiągnąć w tym sezonie. Jak przyjęto Cię w Lublinie, w drużynie? No bo tam też jest Jakub Jamruk, jest Paweł Miesiąc, dwóch polskich seniorów, no i właściwie niektórzy mówią, zrobiło się ciasno. W zasadzie dopiero takie spotkanie i pierwsze treningi przed nami, jeśli chodzi o przygotowanie się do pierwszego naszego meczu wyjazdowego. Myślę, że tam zostało wszystko tak dobrze poukładane w kwestii mojego przyjścia, że problemu większego nie powinno być, aczkolwiek to jest prosta sprawa. No, będą jechać zawodnicy, ci, którzy są w danym momencie najlepiej dysponowani i ja sobie też z tego zdaję sprawę. Tutaj nie ma pewniaków do składu. Takie są realia. Ta rywalizacja jest raczej wszędzie, więc gdzieś tam to wszystko trzeba być tego świadomym. Ja sobie z tego zdaję sprawę i po prostu będę chciał, żeby ta moja forma od początku roku była wystarczająco dobra, tak żeby faktycznie móc być jednym z zawodników, którzy będą faktycznie świadczyć o sile tego zespołu. Czy można powiedzieć, to ostatnie dni, ten ostatni tydzień był, jeżeli chodzi o Jarka Hampela, jeden z takich bardziej intensywnych w karierze, no bo i szybka zmiana klubu, no i no, trzeba było to jakoś logistycznie wszystko rozegrać. No wszystko szybko się działo, szczerze mówiąc. Z dnia na dzień sytuacja się zmieniała, była dynamiczna. Pierwszy raz w zasadzie w karierze takie tam zawirowania, ale finał jest taki, że no... Tak to się pogodało, nie inaczej i jakoś dało radę to wszystko w miarę sensownie ogarnąć. Także nie ma do czego wracać. No, dzisiaj jesteśmy, mówię, już u progu następnego sezonu i tak samo pewnie jak kibice, tak samo my zawodnicy nie możemy się doczekać wyjazdu na tor i oby ten sezon był bezpieczny i obfitował w wiele emocji. Baza ta sprzętowa pozostaje tutaj na miejscu, tak? W Lesznie? Tak. W okolicach. Tak. Baza sprzętowa tutaj na miejscu, w okolicach. Team również niezmiennie ten sam. Także wszystko jest przygotowane. No i zobaczymy, co nam przyniesie najbliższy czas. Przeraża natomiast chyba odległość do Lublina. Troszkę jest daleko. Przyznam, że trochę kilka godzin trzeba jechać, ale moje życie sportowe od wielu lat jest... Te odległości, te jazdy, te kilometry, te godziny spędzone w aucie są wpisane w nasz sport, więc nie przeraża mnie to kompletnie. Myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu, aczkolwiek podróż jest dość długa. Jak często będziesz pojawiał się w Lublinie? Czy przed każdym meczem wyjazdowym też? Czy to nie wchodzi w rachubę? Czy gdzieś tu będziesz próbował sobie znaleźć jakieś miejsce do treningu? No bo wiadomo, że przed meczem na miejscu w Lublinie będziesz tam, a jak to z meczami wyjazdowymi? Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o sprawdzanie sprzętu, o moją formę.
to są takie czynniki zależne od tego, co będziemy dalej planować. Jeśli będzie taka potrzeba, żeby jeździć w Lublinie, tak najbardziej. Być może będzie możliwość, żeby jeździć na innych torach, szykując się do meczów wyjazdowych. To wszystko pokaże nam ten czas już tych pierwszych przygotowań i testowania sprzętu, testowania samego siebie, w jakiej jestem formie. Wszystko na bieżąco będziemy korygować i zobaczymy, jakie będą ewentualne rozwiązania. Przed drużyną lubelską pierwszy mecz we Wrocławiu na torze, na którym doskonale się czujesz, bo przecież reprezentowałeś kiedyś barwy miejscowej Sparty. Jak myślisz, będziesz w składzie? Chyba innego wyjścia nie ma. Powalczę o to, żeby się znaleźć w składzie. Jest na to teraz tydzień czasu i kilka treningów, które mają pokazać, czy faktycznie będę dobry i szybki. Później decyzję podejmuje tak sztab szkoleniowy, także no bardzo oczywiście będę chciał od samego początku być w tej formie. Wszystko zrobię, żeby tak się stało, a jeśli chodzi o Wrocław, no to na początek bardzo trudny oczywiście rywal. Myślę, że jeden z zespołów, który będzie predysponował do walki o złoty medal. Ale tak naprawdę sport nam pokaże, jak to wszystko będzie wyglądać. Jarek, jeszcze słowo o leszczyńskich kibicach, bo wtedy, kiedy odchodziłeś do Zielonej Góry, była fala raczej negatywnych opinii. Nie mogłeś liczyć specjalnie na wsparcie kibiców. Teraz po informacji, że nie będzie Jarka Hampela w składzie leszczyńskich Byków, sytuacja, jeżeli chodzi o kibiców, zmieniła się o 180 stopni. Chociażby na naszym portalu tych wpisów takich ciepłych było sporo. Spodziewałeś się tego? Nie, szczerze mówiąc nie widziałem, jak zostanie to wszystko gdzieś tam odebrane i przyjęte. Dużo faktycznie bardzo miłych słów w moją stronę. Za to faktycznie naprawdę bardzo kibicom dziękuję. Miało być inaczej, a potoczyło się zupełnie to wszystko w inną stronę, ale no tak jak powiedziałem, tutaj już nie ma o czym w tym momencie dyskutować. Pewne decyzje zapadły, koniec i kropka. A fanom, tutaj kibicom w Lesznie życzę dużo emocji, przede wszystkim sportowych i wszystkiego dobrego, żeby ta drużyna, moi koledzy z zespołu, żeby też sobie dobrze radzili w tych meczach ligowych, a jakie będą emocje, jakie będą rozwiązania, rezultaty, to wszystko przed nami. Obyśmy mieli sporo emocji. Sponsorzy tu miejscowi zostają? Być może tak, być może tak też będzie. To wszystko jeszcze kilka dni, tak naprawdę kwestie, które się wyjaśnią, ale być może będzie tak, że faktycznie ta współpraca gdzieś tam będzie dalej kontynuowana. Czy jest szansa, żeby Jarek Hampel po tym sezonie wrócił jednak do Leszczyńskiej Unii? Bo prezes Dworakowski kiedyś nawet na antenie naszego radia zapowiadał, że on marzy o drużynie złożonej z wychowanków, z miejscowych chłopaków, z miejscowych zawodników i do tego Polaków. Uważam, że dzisiaj wszystko jest naprawdę możliwe. Jest to niewykluczone. Krótko mówiąc, w sporcie dzieje się tak wiele, że pewnych spraw przewidzieć nie można i tego scenariusza też bym nie wykluczał. Tyle Jarek Hampel, który kiedyś, no być może co niektórzy starsi kibice pamiętają, wtedy kiedy przechodził z Leszna z kolei do Zielonej Góry, również przyjechał na antenie Radia Elka pożegnać się z kibicami. I to tyle w naszym dzisiejszym, mam nadzieję, że ostatnim przedligowym magazynie żużlowym. Przypominam o niedzielnej transmisji, godzina 19:15, Stal Gorzów kontra Fogo Unia Leszno. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentyleszno.com. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18:15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.